Bóg jest dobry. Amen. Czy jesteście szczęśliwi w Jezusie? Czy pragniecie Go wielbić i służyć Mu całym waszym sercem? Jestem krótko po wizycie w Indiach. Tam nabożeństwa trwają w niektórych miejscach od 10 do 16. A więc jestem wytrenowany, wyćwiczony w długim czasie posługiwania. A więc jeśli dzisiaj macie potrzeby, to chcemy wam usługiwać. Czy wiecie, że Kościół musi nauczyć się oddawać czas Duchowi Świętemu? Powiem wam, że od początku tego roku Bóg wyraźnie do mojego serca mówi, że Duch Święty chce wejść z powrotem pośród nas. Że Duch Święty pragnie działać, przejawiać swoje dary, pragnie mówić do nas, pragnie usługiwać nam, pragnie przejawiać dary Bożej mocy. Jakże często naszym programem, tym co przygotowujemy, ograniczamy działanie Ducha Świętego. Ale po to tu jesteśmy, aby Bóg mógł nam usługiwać. Abyśmy przeżywali Pana i doświadczali Bożych cudów. Wczoraj mogliśmy wieczorem oczekiwać na Boże dotknięcie. I Bóg dotykał naszego życia. Dziś mamy nowy dzień. Ale także tak odczuwam, mamy wiele potrzeb. Wiele razy zmagamy się w życiu i konfrontujemy się z różnego rodzaju wyzwaniami. Ale Pan jest tutaj, na tym miejscu i chce do nas mówić. Pragnie nas błogosławić. Pragnie nas uzdrawiać. Pragnie wyzwalać nas z różnych więzów. Pragnie łamać jarzmo przekleństwa nad naszym życiem. Wiecie, że Bóg ma na celu uczynić nas szczęśliwymi ludźmi. Kiedyś śpiewaliśmy taką starą pieśń, gdy nawracałem się w tym zborze. Szczęśliwi ludzie są to ci, których Panem jest Bóg. Prawdziwie szczęśliwi. Szczęście, prawdziwe szczęście jest w Jezusie. Amen. I ten Jezus jest pośród nas. Wczoraj całkowicie skupialiśmy na Nim uwagę. Powiedziałem słuchaczom dni skupienia, nie skupiajcie się na mnie. Ja schodzę w cień. Jezus jest tym, który jest najważniejszy pośród nas. I On jest źródłem uzdrowienia, życia i zwycięstwa. Dla Niego tu jesteśmy. Jemu chcemy dać czas, aby mógł nam posługiwać, aby mógł dotykać naszego życia. 24, jeśli Pan pozwoli, przyjadę tutaj do was, do zboru Betel, aby zrobić wam prezentację, opowiedzieć o misji, którą bardzo, bardzo hojnie wspieracie, o misji w Indiach. Bóg czyni tam niesamowite rzeczy. Byłem w miejscu przebudzenia w Orisie, gdzie Kościół rozwinął się od 40-osobowego zboru do 10 tysięcy w ciągu 3 lat. Byłem na nabożeństwach, widziałem żar, który tam płonie. Słuchajcie, nic nie zdoła mnie przekonać, co jest najważniejsze. Najważniejszym jest działanie Ducha Świętego i poddanie się Bogu, aby pozwolić Mu, by dotykał naszego ciała, naszego umysłu, naszej duszy, naszych serc. A wtedy wszystko jest możliwe. Zbór na pustyni, gdzie nie ma nic wokoło. Pusta przestrzeń. I nagle patrzysz, a tu tysiące ludzi ściąga z różnych miejsc, na nogach, na rowerach, na różnych rikszach, różnego rodzaju pojazdami przychodzą, aby wielbić Boga. Kiedy stają przed Panem, to moc Pana przejawia się w niesamowity sposób. Chciało się tam być i zostać. Nic nie mają. Nie mają żadnych nowoczesnych urządzeń, które by im pomogły w tym, co robią. Ale mają Ducha Świętego, Boga, Jego ogień, który płonie w ich sercach. Dlatego wierzę, że w Bogu wszystko jest możliwe. Wierzę, że Pan ześle taki ogień przebudzenia na nasz kraj. I póki żyć będę, będę głosił, choć moje gardło czasami wysiada, będę mówił, będę opowiadał, będę zwiastował, będę modlił się, gromił moce ciemności, bo wiem, że Jezus zwyciężył i On uczyni to, co obiecał. On uczyni to, co obiecał. Także dziś dla nas ma coś szczególnego przygotowane. Słuchałem pieśni, pięknych pieśni o Bożej chwale, o tym, kim On jest. Kiedy myślałem o tym nabożeństwie, tak w moim sercu taka walka się toczyła.
Co głosić? Mówić ewangelizacyjnie, czy mówić inspirująco dla wszystkich? I tak mówię, Panie, Ty daj światło, Ty pokaż, Ty powiedz, co mam powiedzieć. I tak dochodzę do przekonania, żeby to połączyć. A wierzę, że Duch Święty pomoże, bo On jest tutaj z nami, na tym miejscu. Ilu z was, którzy jesteście od czwartku, piątek, wczoraj, zwracam się do uczestników Dni Upamiętania, mogłoby wznieść rękę i powiedzieć, Bóg uczynił coś niesamowitego w moim życiu. Podnieście ręce. Popatrzcie, popatrzcie. Chcę was błogosławić. Chcę powiedzieć, abyście w Duchu Bożym, w Duchu Pana pojechali i aby wasze życie było życiem przemienionym, które będzie zmieniało także życie innych. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś dobry. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, którego dałeś nam. Dziękujemy Ci, że Twój Duch Święty pragnie działać w nas i przez nas. Dziękuję Ci, Panie, że przychodzisz do nas jako wielki, potężny Bóg. Siadamy u Twoich stóp, abyś do nas mówił, abyś dotykał naszych serc, abyś wzmocnił naszą wiarę, Duchu Święty, abyś, Panie, w szczególny sposób poruszył nasze życie. Panie, dziękuję Ci, że tu jesteś. Dziękuję Ci, że możemy być zgromadzeni wokół Ciebie, Panie. Ty jesteś centrum, Ty jesteś wszystkim, czego potrzebujemy. Duchu Święty, dotykaj się potrzeb tych, którzy tutaj przyjechali, przyszli, są dziś na tym nabożeństwie. Duchu Święty, działaj. Duchu Święty, działaj. Duchu Święty, dotykaj się. Dotykaj się swoją mocą. Halleluja, halleluja. Jak Pan mi pokazuje wyraźnie, że są tutaj osoby, które patrzą w przyszłość poprzez czarną ścianę. I nie wiesz, co będzie jutro. Nie wiesz, co cię spotka, gdy wyjedziesz stąd i zaczniesz następny tydzień. Pan chce dziś powiedzieć tobie, że to, co jest przed tobą, jest w Jego ręce. Jest w Jego dłoni. Oto oddałeś Jemu swoje życie i On teraz położył to życie na swojej dłoni. Dlatego nie bój się. Nie bój się, mówi Pan. Nie bój się, bo jestem z tobą. Nie bój się, pójdę razem tam, gdzie idziesz. Jestem przy tobie, pójdę razem z tobą. Nie lękaj się, jestem po twojej stronie. Są tacy, którzy żyją jakby pod czarną chmurą. I tak jesteś pod tą czarną chmurą i tak ciągle oczekujesz, że coś się zmieni, że zajaśnieje światło, że rozbłyśnie blask. Pan Ci chce powiedzieć, że ono już nadchodzi, że przebija się, że nadchodzi poranek, dzionek, kiedy zaświeci słońce, kiedy wzejdzie świt. Zaufaj mi, mówi Pan. Zaufaj mi, mówi Pan. Uchwyć się mojego słowa i nie bój się, bo ja uczynię to, o co prosisz. Ja uczynię to, o co prosisz. Halleluja. 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 Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Kochani, na 365 dni w roku mamy obietnicę w Biblii, nie bój się, jestem z tobą. Razy Boże Słowo mówi, nie bój się, bo z tobą jest. Nie lękaj się, bo cię strzegę, prowadzę, chronię. Mamy ponad 7 tysięcy obietnic w Biblii danych dla nas, dla człowieka, których możemy się uchwycić. Apostoł Paweł napisał, że wszystkie obietnice w Chrystusie mają swoje tak. Dla ciebie i dla mnie. Ja wierzę w zwycięskie życie. Wierzę w życie błogosławione. W życie wolne. W życie pełne Boga. Wierzę, że mogę oglądać Bożą chwałę. Bo zaufałem Mu całkowicie. Polegam na Nim. I w Nim jest moja radość. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Chciałbym wam dziś usłużyć w temacie Wszystko mogę. Taki prowokujący temat. Wszystko mogę. I chcę, abyście zrozumieli,
że nie mam na myśli, wszystko mi wolno. Mówię o zupełnie czymś innym. Kiedy mówię, wszystko mogę, to nie znaczy, wszystko mi wolno. Chciałbym, abyśmy zrozumieli to przesłanie Bożego Słowa. Na pewno wielu z was, studentów Biblii, macie ulubione wersety. Macie takie ulubione wersety? Takie ulubione słowo, które zawsze was inspiruje, zawsze wam dodaje nadziei, otuchy. Ja mam wiele takich wersetów, które często sobie powtarzam, często je wyznaję nad swoim życiem. Jest taki werset w liście do Efezjan, w 3 rozdziale, który mówi, że mój Pan może uczynić daleko więcej według mocy działającej w nas, ponad to wszystko, co możemy sobie wyobrazić, o czym możemy pomyśleć, czy o co możemy poprosić. Mój Pan może uczynić daleko więcej. Bardzo lubię ten werset. Kocham go. Bo to jest obietnica, którą Bóg nam daje. Jak wielki jest. Jak potężny jest. Ten werset, który przeczytam dzisiaj, także jest jednym z moich ulubionych wersetów. A ten werset z listu do Filipian, 4 rozdziału, brzmi tak, Biblia Warszawska. Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. 13 werset. Wszystko mogę. Tu jest temat mojego przesłania. Wszystko mogę. Wszystko mogę. Powiedz głośno. Wszystko mogę. To tak brzmi jak pierwsza klasa szkoły podstawowej. Może pierwsza liceum. Wszystko mogę. O, już jest lepiej. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Biblia Warszawsko-Praska. Umiem znosić niedostatek. Potrafię też żyć, jak należy, w dostatkach. Umiem pogodzić się ze wszystkim w moim życiu. Czy to wtedy, gdy jestem syty, czy wtedy, kiedy głód cierpię. Zarówno wtedy, gdy obfituję w dobra zewnętrzne, jak i wtedy, gdy odczuwam ich brak. Mogę wszystko w tym, który mnie umacnia w Jezusie. Mam jeszcze wolne tłumaczenie z języka angielskiego Biblii The Message i to brzmi tak. Jestem szczęśliwy w Bogu. Bardziej szczęśliwy, niż możecie przypuszczać. Ależ mi się to podoba. Tłumaczenie The Message jest jednym z tłumaczeń, które bardzo często używam w moich osobistych rozważaniach. Jestem szczęśliwy w Bogu. Bardziej szczęśliwy, niż możecie przypuszczać. Cieszy mnie fakt, że okazujecie taką troskliwość wobec mnie. Nie żebym się obawiał i przestaliście się modlić i myśleć o mnie. To mówi apostoł Paweł. Po prostu do tej pory nie mieliście okazji okazać mi współczucia w inny sposób. Właściwie w tym momencie nie odczuwam żadnej osobistej potrzeby. Już nauczyłem się, jak być zadowolonym w każdych okolicznościach. Cieszy mnie, gdy mam mało, jak i to, gdy mam wiele. Znam receptę na odczuwanie wewnętrznego spokoju. Czy jestem głodny, czy syty, gdy mam moje ręce pełne lub puste. Cokolwiek mam, gdziekolwiek jestem, przetrwam dzięki Niemu. On sprawia, że jestem tym, kim jestem. Piękne tłumaczenie. I dziś chcę was zachęcić, abyście tak żyli, by w każdych okolicznościach, w każdej sytuacji, nie wtedy, gdy idziemy po wyżynach i wszystko dobrze się układa w naszym życiu rodzinnym, w pracy, w finansach, w zdrowiu, ale wtedy, kiedy może jest ciężko, gdy spinamy się pod górę, gdy zmagamy się z przeciwnościami, gdy walczymy z pokusami, gdy przychodzą próby, abyśmy mogli powiedzieć: o tak, cokolwiek czynię, gdziekolwiek jestem, zwyciężę, On to sprawia, bo wiem, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Wiem, co mam w Nim. Apostoł Paweł jasno się określił. Powiedział tak. Nie dam rady niczego osiągnąć sam. Kochani uczestnicy Dni Skupienia. Nie dacie rady niczego osiągnąć sami.
ten Jezus, z którym mieliście tutaj społeczność, musi pójść z wami, musi iść z wami, musi mieszkać w was. Powiedziałem wczoraj wam na wykładach, że Bóg czyni z nas, z naszego ciała swoją świątynię, swój dom. Że Jezus może zamieszkać w naszych sercach. Że On stoi u drzwi i puka i kołacze. Jeśli otworzę Mu od wewnątrz, bo z tamtej strony jest tylko klamka, jeśli otworzę Mu od wewnątrz i wpuszczę do środka, zamieszka ze mną i będzie ze mną wieczerzał. Tak mówi Księga Objawienia Jana. Kiedy mam Jezusa, mam wszystko. Wiem, kim jestem. Wiem, co mogę. Wiem, na kim oparłem moje życie. I często to podkreślam, że człowiek, który żyje z Jezusem w swoim wnętrzu, przyjął Go i Duch Boży zamieszkał w tym miejscu, jakim jest ciało moje, świątynia dla Niego, wtedy wszystko to, kim On jest i co On ma, należy do mnie. A to znaczy, że najwspanialszy lekarz jest codziennie ze mną i nie muszę umawiać się na wizytę do Niego. To oznacza, że ten, który chrzci Duchem Świętym, mieszka we mnie i w każdej chwili udzieli mi mocy, której i siły, której potrzebuję. To ten, który jest pocieszeniem, alfą i omegą, początkiem i końcem, zbawicielem świata, zwycięzcą nad grzechem, nad nieprawością, gdy zamieszka w twoim i moim sercu, mamy źródło życia, które się nigdy nie wyczerpie. Podobało mi się hasło młodzieży z lutego, gdzie nazwali konferencję swoją "Wolność jedno ma imię, Jezus". O tym mówiliśmy wczoraj, że wolność ma jedno imię, a tym imieniem jest Jezus. Nie damy rady osiągnąć nic sami, ale wszystko możemy dzięki temu, który nas umacnia, dzięki Chrystusowi, z Jego pomocą i błogosławieństwem. Kochani, wszystko jest możliwe. Wszędzie możemy przetrwać. Gdybym wam zaczął opowiadać, w jakich miejscach żyję, gdy jadę na prowincje indyjskie, mogę tam przetrwać. Mogę tam przeżyć w najgorszych warunkach, w najgorszej biedzie, narażony na różne infekcje, narażony na trąd i inne choroby, bo z takimi ludźmi się stykaliśmy. Możemy przetrwać dzięki Chrystusowi, bo On daje nam moc. On daje nam siłę. A jeśli ja w to nie będę wierzył, jeśli tego nie uchwycę, to po mnie. Obecnie na rynku to jest taka moda. To jest taki czas. Jest wiele książek, które swoją treścią mają na zadanie zachęcać ludzi do zabiegania o rozwój, spełnienie w życiu osobistym, jak i zawodowym. Instruują nas, że jak nauczymy się zwalczać swoje złe nawyki i postawy, to staniemy się lepsi i dzięki temu zdobędziemy bogactwo, zdrowie, spełnienie, no i oczywiście szczęście. To są hity. To są najbardziej sprzedawane pozycje obecnie na rynku książek. Oczywiście, przyglądając się niektórym z nich, możemy stwierdzić, że oni podkradają pewne zasady, o których mówi Biblia. Tak. I oni próbują, aby te pozycje, te wykłady, te inspirujące przesłania do tego, by pokonywać swoje słabości, by osiągać swoje spełnienie, by dojść do pełnego szczęścia, są jak cheerleaderki albo kibice, którzy mówią ludziom: dawaj, dasz radę, do przodu, uda ci się, będziesz mógł, osiągniesz to, czego chcesz. Zamierzenie mojego studium, ono nie będzie długie, będziemy się modlić. Nie jest jednak, podkreślę to wyraźnie i głośno, posłuchajcie mnie, nie jest jednak motywować was do tego, byście zaczęli się rozwijać, abyście zaczęli coraz więcej osiągać, albo abyście podjęli decyzję, by wiele rzeczy zmieniać.
Lecz moim przesłaniem jest, abyśmy zrozumieli, że musimy poddać nasze życie Bogu. Że musimy poddać nasze życie Bogu. Nie ma innej drogi. Jeżeli filozofia typu możesz to zrobić, jest ważna i jest aktualna, jeśli ta filozofia, która mówi dasz radę, jest prawdą, to nie potrzebujemy ani Jezusa, ani Ducha Świętego. Ale tak naprawdę nie dam rady i nie jestem w stanie. Tylko dzięki Chrystusowi. Tylko dzięki Jezusowi. Tylko dzięki Bogu, Jego obietnicom, życiu, które wlewa w nasze życie, jestem w stanie osiągnąć to, że będę w stanie pokonać wszystkie przeszkody na drodze mojego życia. Tylko dzięki Jezusowi. Żadna inna filozofia tutaj nie zadziała. W Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, Pan Jezus mówi, ja jestem winnym krzewem, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim. I tu jest klucz do sukcesu i prawdziwego szczęścia. Kto trwa we mnie, mówi Pan Jezus, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, bez mnie zaś nic nie możecie uczynić. Dlatego człowiek, gdy zaczyna to rozumieć, człowiek, który ma objawienie tego, robi jedną podstawową rzecz. Biegnie do Jezusa. Biegnie do Niego. Biegnie do swojego Zbawiciela. Biegnie do tego, który oddał życie za każdego z nas. Biegnie do tego, który jestem krzewem, w którym mogę być wszczepiony jako latorość sucha, która przynosi cierpkie owoce. Ale kiedy jestem wszczepiony w Niego, kiedy trwam teraz w Nim, moje życie doznaje transformacji i wtedy dopiero mogę. Wtedy dopiero potrafię. Dalej w 6 wersecie Pan Jezus mówi, ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. Zbiera się ją i wrzuca do ognia na spalenie. Jeśli wy będziecie trwać we mnie, a moje słowa w was, to możecie prosić o co zechcecie, a wszystko się wam stanie. Mój Ojciec przez to dozna chwały, że będziecie przynosić owoc obfity i staniecie się moimi uczniami. Potrzeba tej dziecięcej ufności wobec Niego. W innym przesłaniu, które mógłbym wygłosić dzisiaj, chciałem powiedzieć o człowieku Naamanie, który zachorował na trąd. I tam jeden epizod mnie poruszył. Bo kiedy Naaman ukrywał swoją chorobę, a wierzę, że tak robił, ubierał się w swoje przepiękne szaty, zakładał swoje odzienie, może piękne rękawice i ciemne okulary, aby ukryć swój trąd, bo był zacnym człowiekiem, poważanym i na początku na pewno próbował to ukryć. To w pewnym momencie wpadł, po prostu wpadł. Bo on kiedyś na jednej ze swoich wypraw chciał żonie przywieźć prezent. Już suknie wszystkie miała, biżuterii też już miała całą szafę. A więc zobaczył na polach izraelskich młodą dziewczynę i pomyślał sobie, ją zabiorę i przywiozę ją jako prezent dla mojej żony. I ona stała się jej służącą. Znacie tą historię, tak? Pewnego dnia, gdy służyła prawdopodobnie w domu Naamana, zobaczyła, że tenże zacny rycerz jest chory na trąd. I tak sobie pomyślałem, co ja bym zrobił? Co my byśmy zrobili? Gdybyśmy zobaczyli, jak ten, który nas uprowadził z domu rodzinnego, zabrał nam życie rodzinne, wziął nas w niewolę. Co my byśmy pomyśleli, gdybyśmy zobaczyli go trędowatego? Ja bym pomyślał tak, a masz chłopie za swoje. A dobrze ci tak. Dobrze ci tak. Dostałeś teraz
za to coś mi zrobił. Ale nie ta dziewczyna. Wiecie, jak ona mnie poruszyła? Wiecie, jak ona dotknęła moje serce, gdy przygotowywałem tamtą usługę? Bo wiecie co? Bo w niej naprawdę była miłość Boża. Prawdziwa miłość Boża. Ona wiedziała, bez względu na to, gdzie jest, w jakiej sytuacji jest, jej Bóg jest z nią. Mimo, że nie było rodziny, nie było mamy, nie było taty, nie było najbliższych, to smutne, to tragedia, ale wiedziała, że jest ten jeden, który ją nigdy nie opuszcza, który zawsze jest przy niej. Dlatego z radością powiedziała, przecież mój Pan może być zdrowy. Gdyby tylko dotarł do proroka w Izraelu, skąd pochodzę, to na pewno on by mu pomógł. Zobaczcie, jaka postawa. Ostatnio zastanawiałem się nad Duchem Świętym i nad tym, jak zmotywować Kościół ludzi do tego, by odważnie szli z Jezusem do ludzi, aby wychodzili bez bojaźni, bez lęku, bez strachu, bez wstydu i mówili otwarcie o tym, co Bóg uczynił w ich życiu, bo to jest wielka bariera. I odkryłem, że po prostu potrzeba nam Ducha Świętego. Rzymian 5:5 mówi, że Duch Święty rozlewa miłość po sercach naszych. A Biblia dalej mówi, że w miłości nie ma żadnej bojaźni. I tyle. Taka prosta filozofia. Ona właśnie to miała. Ona właśnie to miała. A więc potrzebujemy takiej dziecięcej ufności. Chciałbym wam podać krótkie przykłady ku zachęcie. Dlatego, że mówimy o zwykłych ludziach, którzy zrobili niezwykłe rzeczy. Pokonali ogromne trudności i mogli powiedzieć: mogę. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Parę przykładów i pomodlimy się. Wierzę, że Bóg będzie dotykał naszych serc. Wierzę, że Duch Święty stąpi i wyposaży nas. Wierzę, że ci nowi ludzie, ci może po raz pierwszy znajdujący się na dniach skupienia, którzy tutaj oddawali swoje życie Jezusowi, będą dobrym świadectwem. Nie będą musieli wracać do swojego złego, pełnego grzechu, nieczystości życia, jeśli Pan ich wyposaży. Jeśli Bóg im pomoże. Oto pierwszy przykład. Noe był zwykłym człowiekiem. Żył pośród zepsutego świata. Wokół pełno grzechu, pełno zła. I oto Noe miał społeczność z Bogiem. Był człowiekiem wierzącym. Żył z Bogiem. I oto pewnego dnia List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 7 werset mówi nam, Noe choć o tym otrzymał pouczenia, czego jeszcze nie można było ujrzeć oczyma, to jednak już powodowany światłem wiary i napełniony bojaźnią, przystąpił do budowania arki, mając w ten sposób ocalić cały ludzki ród. Idąc również za głosem wiary, wzgardził światem to, że został uznany za sprawiedliwego w oczach Bożych. O co chodzi? Noe miał za zadanie zbudować statek o wymiarach transportowca. Posłuchajcie mnie przez chwilę. I miał to wykonać za pomocą swoich rąk. Nie było programów komputerowych, które miały mu wyliczyć, jak ten okręt ma być wykonany. Nie było urządzeń, maszyn, nie było firm budowlanych tego typu, które mogłyby mu pomóc. Ta arka miała być ogromna, na tyle duża, by pomieścić zwierzęta z każdego gatunku. Po to, by zachować je przed wyginięciem podczas zbliżającego się potopu. Wyobraźcie sobie, jak to się zapowiadało. Gdy Noe dowiedział się, jaki ma być wielki ten statek i że ma go zbudować swoimi rękami, a na dodatek miał znaleźć się wraz ze wszystkimi zwierzętami każdego gatunku w nim, nim zacznie padać deszcz i przyjdzie potop, myślę, że to przerastało jego siły. Myślę, że przerastało to wszelkie możliwości i ludzkie zdolności, które miał w tym czasie. A jednak, to mnie w tych historiach porusza, a jednak z pomocą i łaską od Boga Noemu udało się zrealizować to zlecenie. Znamy z Biblii, tak? Zrobił. Wykonał Boże zadanie. Przeczytałem gdzieś, że podobno inżynierowie przestudiowali te biblijne wskazówki, jakie Noe otrzymał od Boga.
I okazało się, że projekt był idealnie proporcjonalny do tego, by spełnić wszystkie warunki bezpiecznej żeglugi. To przeczytałem. Niesamowite. Wszystkie warunki bezpiecznej żeglugi, które dzisiaj są stale udoskonalane i opracowywane przez współczesnych naukowców w tej dziedzinie. A Noe to zrobił. Wszystko mogę. Noe to zrobił. A jednak Noe zapewne nigdy nie byłby w stanie tego dokonać. Dokonać tych cudownych obliczeń, gdyby nie Bóg. Bo On Jemu zaufał. W swoim życiu zwyciężysz, odniesiesz sukces, będziesz zwyciężał pokusy, pokonasz przeszkody, jeśli zaufasz temu, który zaprogramował, zaplanował, przygotował twoje życie i chce cię prowadzić. Widzę to od 34 lat, że Bóg jest niesamowity, że jest wspaniały. Abraham, jego nieprawdopodobna obietnica. W liście Hebrajczyków czytamy, że był wiarą powodowany, usłuchał wezwania Bożego, wyruszył do ziemi, którą według obietnicy Boga miał wziąć jako dziedzictwo, wyruszył w drogę, choć nie wiedział, dokąd idzie, słuchając głosu wiary, przybył do ziemi obiecanej jako cudzoziemiec i mieszkał pod namiotami, podobnie jak Izak i Jakub, którzy otrzymali taką samą obietnicę od Boga. Oczekiwał bowiem na osiedlenie się w mieście o niewzruszonych fundamentach, w mieście, którego budowniczym był sam Bóg. I twórcą, i budowniczym był sam Bóg. Dzięki wierze również Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc zrodzenia potomstwa. Była bowiem przekonana, że można uwierzyć temu, który jej dał obietnicę. I tak właśnie z jednego mężczyzny, i to już prawie obumarłego, zrodziło się potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek niezliczony nad brzegiem morza. Kiedy Abraham był człowiekiem w podeszłym wieku, Bóg powiedział mu, będziesz miał potomków. Będziesz ich miał więcej niż piasku w morzu i gwiazd na niebie. Jak to się miało wydarzyć? Wraz z żoną byli już na to za starzy. A jednak Abraham uwierzył w sercu swoim, że Bóg jest wierny i jest także na tyle mocny, zaufał. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w Jezusie. Wiem, kim jestem. Wiem, dokąd zmierzam. Wiem, jaki mam fundament. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W Chrystusie. I stał się ojcem wielu narodów. Dokładnie tak, jak zapowiedział Bóg. Choć z czysto biologicznego punktu widzenia było to niemożliwe. Ale Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. W każdej sytuacji, w każdym momencie naszego życia. Szybciutko, Mojżesz i jego karkołomna przeprawa. Biblia mówi w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, że dzięki wierze Mojżesz, gdy dorósł, nie chciał, by uważano go za syna córki Faraona. 25 werset mówi, że wolał znosić uciski razem z całym ludem Bożym, zamiast poddawać się przyjemnościom, przemijającym zresztą rozkoszą grzechu. Mając przed oczami ciągle przyszłą zapłatę ponad wszystkie skarby Egiptu, przedkładał możność znoszenia ucisków dla Chrystusa. Wiarą powodowany opuścił Egipt, nie lękając się wcale gniewu króla, był w swym postanowieniach nieugięty, tak jakby patrzył ustawicznie na niewidzialnego. Mojżesz miał 80 lat, kiedy stanął przed płonącym krzewem. I ze zdumieniem oglądał to zjawisko. I co usłyszał? Usłyszał, że ma wyprowadzić z niewoli egipskiej cały lud Hebrajczyków, Izraelitów. Około 2 miliony ludzi. Miał ich zaprowadzić do ziemi, którą Bóg obiecał Abrahamowi około 700 lat wcześniej. Kiedy zastanawiałem się nad tym, to stwierdzam, że Mojżesz miał mnóstwo powodów, by uznać, że się nie nadaje do tej roboty, po pierwsze. Po drugie, że jest za stary.
Po trzecie był wstydliwy, a po czwarte miał wadę wymowy. Same przeszkody. Ale Biblia mówi, że z Chrystusem wszystko jest możliwe. Że te przeszkody są nic nieznaczące, kiedy Jezus jest w naszym życiu, dlatego że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I jednak pomimo tych przeszkód Mojżesz po prostu poddał swoje życie Bogu. I powiedział, oto jestem. Użyj mnie. Działaj we mnie. I wykonał zadanie. Odniósł tryumf. Jeszcze jedna opowieść, jeden przykład. Maria i jej nierealistyczna ciąża. W Ewangelii Łukasza czytamy w pierwszym rozdziale, a Maria rzekła do anioła, jak to się stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł, rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Kościele, żadna rzecz u Boga, żadna rzecz nie jest niemożliwa. Do młodej dziewczyny o imieniu Maria przyszedł anioł Gabriel i mówi, zaczyna tak bardzo, bardzo duchowo, mówi, znalazłaś łaskę w oczach Boga. Wow. Znalazłaś łaskę w oczach Pana. I zostałaś przez Niego wybrana na Matkę Mesjasza. Wow. Co? A ponieważ była nadal panną i dziewicą, pierwsze pytanie, jakie przyszło jej do głowy, brzmiało, a jak to jest możliwe? A jak to jest możliwe? I znów dodam, a jednak Maria poddała się woli Bożej, nawet jeśli tego nie rozumiała. Może to był jej plus, że nie podjęła się mentalnej filozofii, tylko się poddała woli Bożej. I w ten sposób wypełniła swoje przeznaczenie i urodziła i wychowała Syna Bożego. Tak się zastanawiałem, no, poszła do narzeczonego Józefa i mu mówi, no, Józiu, Józefie, anioł się ze mną spotkał. Gabriel miał na imię, jestem w ciąży. Zejdźcie na poziom ludzki. Bo my tak czytamy to na Boże Narodzenie i tak to, wiecie, wzniośle, tak niebiańsko przedstawiamy. Ale to byli zwykli ludzie. Przecież Biblia mówi, że Józef się bardzo oburzył, nawet ją opuścił. Chciał opuścić. Mówi, nie, co ty zrobiłaś? Nie, on tego nie zrozumiał. Dopiero Bóg musiał przyjść i mu powiedzieć. I dopiero otworzyły się jego oczy. Ale wypełnili Boże przeznaczenie. Lista ludzi, których Bóg wybrał do tego, by dokonywali niezwykłych rzeczy, jest bardzo długa. Do tej listy dołączamy my, ty i ja. To jest ten sam Bóg. To jest ten sam Pan. To jest ten sam Zbawiciel. I wszyscy ci ludzie, o których mówi Biblia, mieli ze sobą coś wspólnego. Zostali powołani przez Boga do wykonania działań, które ich przerastały. Które były ponad ich siły. Ponad możliwości. Było tak wiele przeszkód, tak wiele trudności. Tak wiele rzeczy wokoło, które krzyczały nie, nie dasz rady, to jest niemożliwe. Tak w naszym życiu. Presja świata jest ogromna. Dzisiaj walczymy o naszą młodzież, o nasze dzieci, modlimy się, bo presja jest ogromna. Miałem spotkanie z panią dyrektor szkoły, piątek. Rozmawialiśmy o terapii przeciw przemocy i narkomanii, aby robić prelekcje w szkołach, by pomóc młodzieży się obudzić, ocknąć. Ona mówi, pastorze, jaka młodzież jest bystra i podstępna. Już nie możemy nad nimi zapanować. Ktoś, o co się stało? No bo jest w regulaminie szkoły napisane, że nie wolno palić papierosów na terenie szkoły. No
A te spryciarze mi mówi, palą e-papierosy. I to w klasach, i na korytarzach. I bierzemy ich na rozmowę i mówimy, słuchajcie, w regulaminie pisze, nie wolno palić papierosów. A oni mówią, papierosów, ale nie e-papierosów. Jeśli chcecie nas ograniczyć, to zmieńcie regulamin. I poszli. I mówi, jesteśmy bezradni. Co mamy zrobić? Nie ma w regulaminie e-papierosy, tylko papierosy. W tym sensie papierosy normalne. I gimnazjum, dzieciaki chodzą z e-papierosami. Wyzwania, wyzwania, wyzwania. Mówimy, już wszystko się wali, nic nie damy rady, nic z tego nie będzie. Nie poddawajmy się, bo Jezus jest z nami. Kiedy Bóg jest z nami, to któż i cóż przeciwko nam? Znana ewangelistka XX wieku, Katrin Kuhlman, powiedziała kiedyś tak. Bóg nie szuka srebrnych naczyń, ani złotych naczyń, lecz szuka takie naczynia, które mu się poddadzą do dyspozycji. Szuka ludzi, którzy powiedzą, tak, Panie, oto jestem, wiem, że z Tobą wszystko mogę, że Ty jesteś nieograniczony, że Ty możesz mi pomóc, że Ty jesteś tym, który da mi siłę, pokonam trudności, będę świadectwem, wydam owoc, mogę żyć inaczej. Ten świat jest zły, ale Bóg jest dobry. I moje życie może triumfować w owoce Bożego Królestwa. Aby inni mogli spróbować. Czy wiecie, że po to Bóg chce, abyśmy mieli owoce, o których czytaliśmy wcześniej? Aby ludzie mogli zasmakować tego życia, które mamy? Miałem spotkanie z licealistami nauki katechezy i mówiliśmy o owocach ducha i mówię, nie wiem, jak to wytłumaczyć wam, ale to tak mniej więcej wygląda, że jemy z drzewa i krzaka to, co jest jadalne. To jest owoc. A więc nie zjesz tego krzewu, krzaka, porzeczek albo jakichś innych owoców, ale jesz ten owoc, który tam jest. Smakujesz go. I tak jest z naszym życiem. Stykamy się z ludźmi, aby ludzie mogli skosztować, jak dobry jest Pan. Amen. Poprzez to, jak rozmawiamy, jak się zachowujemy, jak reagujemy, czy reagujemy tak, jak ta dziewczynka w domu Naamana, czy potępiamy? Czy jesteśmy ludźmi narzekającymi? To wszystko ludzie słyszą. Kiedy Paweł i Sylas byli w więzieniu i zaczęli modlić się i wielbić Pana, wczoraj o tym mówiliśmy, to drzwi wszystkich więzień się pootwierały, dlatego że między innymi więźniowie słyszeli ich mowę. Oni poczuli ich zachowanie. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby więźniowie się przysłuchiwali, a oni tam sobie na ten swój los ładną konwersację odbywają. Jakie to ciężkie życie, jak to mi źle, jak to mi niedobrze, jaki to jestem poszkodowany, a tak się starałem, a tyle chciałem zrobić dobrego. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Jezusie. Kiedy poddajemy nasze życie Bogu i o to się pomodlimy, abyśmy mogli poddać życie Bogu, aby Duch Święty mógł przyjść i aby dotknął nas, to On sprawi, że Jego wszystkie boskie plany i zamierzenia stają się rzeczywistością. Wszystkie obietnice, wszystko to, co postanowił uczynić, On czyni. Wiecie, jaką trzeba mieć mądrość, jak trzeba być poddany Bogu. Jak trzeba patrzeć racjonalnie, nielegalistycznie. Kiedy byłem w Indiach, pełno kobiet wychodziło do przodu. Tam więcej nawraca się kobiet. I wszystkie miały znaki hinduizmu na czołach. Takie czerwone kropki. Albo między włosami, kosmykiem włosów, czerwony pas. To zależy od przynależności religijnej danej osoby. I pytam się, co to jest? Co to ma znaczyć? A pastorzy mi mówią tak. Te siostry oddały życie Bogu. Ale aby pozyskać mężów, nie zdejmują znaku przymierza małżeńskiego.
Bo gdyby zmyły ten znak, to wtedy zostałyby wyrzucone albo zabite przez swoich mężów. Dopiero zdejmują, zmywają ten znak, jak mąż się nawraca. Popatrzcie. Nikt nie osądza. Nikt nie krytykuje. Dziś do kościoła przyjdzie z kolczykiem w uchu albo z jakimś tatuażem, już wszyscy pa 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 pa. A po co? Są rzeczy zewnętrzne, do których my przykładamy większą wagę niż do tego, co wewnątrz. A później ci mężowie razem z nimi wielbią Boga i znaków już nie mają. Mądrość. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Osiągnę moje przeznaczenie. Podobno tam mają 100% sukcesu w modlitwach o niezbawionych partnerów i rodziny. 100%. Bo wszystko jest możliwe w Jezusie Chrystusie. Wszystko jest możliwe w Panu. I na koniec. Musimy pamiętać, skąd bierzemy tą siłę. A więc w księdze Izajasza, proroka, jest napisane tak. 40 rozdział. Dlaczego mówisz, Jakubie, czemu twierdzisz, Izraelu, że twoja droga zakryta jest przed Panem? Bóg twój nie widzi ścieżki, którą idziesz. Czy Bóg twój nie widzi ścieżki, którą idziesz? Czy ty jeszcze nawet tego nie wiesz? Czy nie nauczyłeś się niczego? I tutaj z Biblii Warszawsko-Praskiej jest takie piękne tłumaczenie. Pan jest Bogiem odwiecznym. Nic go nie męczy ani nie nuży, a jego mądrość jest nie do zbadania. To on dodaje sił tym, co są zmęczeni, i umacnia tych, którzy osłabli. Młodzi ludzie męczą się i chwieją. Zdarza się, że mdleją młodzieńcy. A tym, co ufają Panu, przybywa sił nowych i skrzydeł dostają jak orły. Biegną naprzód, nie czując zmęczenia. Poruszają się ciągle i nie są znużeni. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To nie diagnoza mojego samopoczucia jest wyznacznikiem mojego życia. Wyznacznikiem naszego życia powinny być obietnice Boże. Słowo od Pana, których ja się chwytam i mówię, że wiem, jakim Bogiem jest mój Bóg. I wiem, że moje ścieżki i moje życie nie są zakryte przed Nim. Wiem, że On się o mnie troszczy, że zaspokaja wszelką potrzebę. Wiem, że On dba bardziej o mnie niż o kwiaty na łące, o ptaki pięknie śpiewające wokół mnie. Wiem, że On się troszczy o swoje dziecko, bo On obiecał mi to w swoim słowie. Wiem, że poniósł na krzyż moje grzechy. Wiem, że poniósł na krzyż także moje choroby. Tak samo jak wybacza moje grzechy. Tak samo uzdrawia mnie z chorób moich. Tak mówi Boże Słowo. Gdziekolwiek czytacie, nawet dziś brat czytał, z Psalmu 103 Dawid prorokował. On przebacza wszystkie winy Twoje i leczy wszystkie Twoje choroby. Piotr powtórzył to samo. On wybaczył grzechy nasze, a sińcami Jego zostaliśmy uzdrowieni. Tak samo jak przyjmuję przebaczenie moich grzechów, zbawienie do mojego życia, tak samo mam prawo przyjść z wiarą i powiedzieć: Panie, przyjmuję uzdrowienie dla mojego ciała, bo dokonałeś tego dzieła na krzyżu. To jest pełne wybawienie, 100% gwarancja, którą Bóg nam daje. Tak powiedziałem wczoraj i powiem to dzisiaj. Jeśli Pan Bóg kogoś zabiera i mówi: kończę jego bieg, nie będę Panu Bogu przeszkadzał. Ale dopóki żyję i dopóki jeszcze Bóg nie powiedział ostatniego zdania, mam prawo wierzyć, że jego uzdrowieńcza moc jest dla mnie, aby pokonane zostały wszystkie choroby moje, tak jak zniszczone zostały wszystkie moje grzechy. Bo On jest źródłem mojego życia.
On mi sił udziela. On moje zmęczenie niweluje. On umacnia mnie, gdy słabnę. On mnie prowadzi, gdy nie wiem, jak iść. On mi podaje swoją dłoń, gdy idę doliną cienia. On jest ze mną, nie muszę się bać. Na zielone niwy mnie prowadzi. Do źród spokojnych mnie wiedzie. Uchwyćmy się obietnic, które dał nam Bóg. A wtedy będziemy mogli powiedzieć: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W Jezusie. I na koniec Zachariasz mówi tak: nie dzięki mocy, ani nie dzięki sile to się stanie, lecz dzięki mojemu duchowi, mówi Pan zastępów. Dlatego przesłanie o Duchu Świętym jest przesłaniem niesamowicie ważnym dla Kościoła. Dlatego podjąłem w tym roku decyzję, że wszędzie, gdzie będę jeździł, nauczał, będę mówił o Duchu Świętym. Będę mówił o chrzcie w Duchu Świętym. Będę mówił o darach, które muszą wrócić do Kościoła i muszą przejawiać się, powinny przejawiać się na naszych spotkaniach. Bo to jest klucz do zwycięskiego życia. To jest klucz do przełamania wszelkich naszych ludzkich słabości.